Wiosna zagościła za oknami już na dobre, ale czy znalazła miejsce w naszych sercach? Nad odpowiedzią na to pytanie zastanowić się mogli jaworznianie, którzy odwiedzili w ubiegły piątek Teatr Sztuk. 15 maja odbył się tam koncert z okazji Dnia Niezapominajki. Impreza stworzyła doskonałą okazję do refleksji nad relacjami z naszymi bliskimi. Skrzydła rozpostarte, gotowe do lotu. Dzień Niezapominajki to przekorna, polska odpowiedź na tłumnie celebrowane na świecie 14 lutego, Święto Zakochanych. Swoją tradycję zawdzięcza kwiatowi Niezapominajki, symbolowi pamięci. W myśl hasła obchodów święta z 2005 roku, dzień ten ma ocalić od zapomnienia obraz naszych bliskich, ale także osób, które na co dzień spotykamy na swojej drodze. Zamienię w paciorki różańca, zaśmieję się głośno, zbiję pod obłoki, w ucho twoje szepnę. Zaproś mnie do tańca. Obchody Dnia Niezapominajki zapoczątkował w 2002 roku redaktor programu Pierwszego Polskiego Radia, pomysłodawca i autor audycji Eko Radio, Andrzej Zalewski. Bardzo mi się podobało, bardzo się cieszę, że tu przyszłam, że mogłam uczestniczyć. To takie oderwanie się od codzienności i rzeczywistości. Bardzo miło spędzony czas. Piątkowy koncert poświęcony był twórczości pani Grażyny Pawlas, rodowitej rybniczanki, obecnie na co dzień zamieszkującej niemieckie miasto Solingen. Jestem bardzo wzruszona. Naprawdę brakowało mi słów, żeby podziękować, żeby cośkolwiek powiedzieć, bo słowa, które pisałam, nagle słyszę je na scenie, ludzie śpiewają, gadają, recytują pięknie. Artystka zasłynęła z publikacji na portalach poetyckich, pisząc wówczas pod pseudonimem Winter. Nad czym aktualnie pracuję? Ja po prostu zbieram te moje wierszyki, teraz jakoś tak chcę to trochę zorganizować, bo tam mam gdzieś poukładane na karteczkach, w komputerze, gdziekolwiek. Myślałam, że może w przyszłym roku wydam jakiś pierwszy tomik moich wierszy. Jednym z pomysłodawców koncertu był gitarzysta i wokalista Marek Długopolski, który już od dłuższego czasu inspiruje się twórczością pani Grażyny Pawlas. Stres był ogromny, dlatego że autorka była, słuchała. No i prawda, no zawsze trzeba przed publicznością się pokazać jak najlepiej. Myślę, że z tego jak wychodzili, jak mówili, myślę, że szczerze gratulowali, że im się podobało, tak, że myślę, że było dobrze. Na scenie zaprezentowali się nasi muzycy znani doskonale nie tylko w Jaworznie. Śpiewała Marlena Budak wraz z Markiem Długopolskim. Swoje umiejętności na gitarze zaprezentowali Marek Długopolski i Artur Jarzynka. Na skrzypcach zagrał Wojciech Paluch, a za fortepianem zasiadł Bartosz Paluch.